Wieczór ze Słuchowickiem. W 23. rocznicę śmierci Tadeusza Łomnickiego przypomnimy dziś jego wielką kreację radiową w nagraniu z 1976 roku. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Helmuta Kajzara Gwiazda. Według sztuki pod tym samym tytułem w adaptacji własnej autora. W roli tytułowej wystąpi Tadeusz Łomnicki. Gwiazda jest sztuką dla mnie samego. Jakby dość taką jakąś niejasną i tajemniczą. W pierwszym mym utworze teatralnym, w Paternoster, występuje również postać gwiazdy światowych firmamentów. Kazałem jej beznadziejnie się kochać i zestarzeć na oczach widzów i umrzeć. Czasem wydaje mi się, że kilka lat później napisałem dla tej właśnie gwiazdy rolę, o której marzyła i jaką zresztą grała przez całe swoje życie. Sztuka Gwiazda jest rodzajem monologu wewnętrznego, monodramem aktorki chcącej ustalić swą tożsamość, przypominającej sobie gorączkowo grane niegdyś role, gesty, takie słowa, fragmenty ról już zapomnianych, o, ról wzbronionych jej. Gwiazda jest sztuką o miłości, o oddaleniu, upadku, sztuczności, bólu, ofiarowaniu się, buncie, odradzaniu się, niezłomności, tęsknocie, pamięci, zgodzie i niezgodzie, o głupocie, o sukniach, o formach, które się rozpadają i starzeją się, o aktorach, o nas wszystkich, którzy pomimo świadomości ograniczeń i własnej ułomności nie zrezygnowali z nazwy człowiek. To, co tu mówię, to może brzmi podniośle, ale gwiazda nie boi się grać właśnie o tę stawkę najpoważniejszą, o patos, którego odwrotnością jest śmieszność. Sztuka Gwiazda może być grana przez jedną aktorkę i może być grana przez wiele aktorek. Sztukę tę można skracać, można ją wzbogacać o nowe obrazy, twarze, maski. Może być recytowana, grana całkiem formalnie, z pełnym poszanowaniem zasad kunsztu aktorskiego, a może też wejść w nią chaos życia i przypadek. Ja mam nadzieję, że mimo tej otwartości nie opuszczają jej podstawowe sensy. Sztuka ta bowiem godzi się na każdego człowieka.
Skąd więc tytuł gwiazda, ciało świecące pozornie, świecące światłem, którego źródło wygasło? Gdzieś tutaj leży sprzeczność, prawda, w samym założeniu, jakiś błąd. A może tylko przyczyna bólu? Wspominam próbę generalną gwiazdy w prochowni. Było po północy, w ciszy. Wielkie aktorki grały dla siebie. Dla siebie i nawzajem, dla pustych przestrzeni. Grały swoją wspólną, jedyną rolę. Były fachowe, precyzyjne. Były jak matki krojące chleb, jak te, które myją ciała, jak wiedźmy wyszły zbierać zioła, zabijały baranka, bieliły prześcieradła, wracały do początku. Przyjechała pani, 8 sukien na niej, jak ją rozbierali, to się popłakali. Jeszcze raz? Jak w lusterku, twarzą w twarz. To dokona się, słowo po słowie. Dawniej i z pamięci mówić. Moim obowiązkiem jest mówić tobie, sobie, mnie na przekór. A, suknia z pajęczyn. Dawniej śpiewałam w niej, a teraz rwie się, pęka w szwach i nikt nie wie, gdzie odeszli. A kajdany kują w tych starych piosenkach żołnierskich. Nie ma odpowiedzi, zarosła trawą. O, przypomniało mi się, w tramwaju ktoś powiedział tak: wszystko zrobi dla pieniędzy. Naprawdę, wszystko mnie śmieszy, nawet kaftan bezpieczeństwa. Ja wiem, że to bezwstydne, ale trudno. Oczywiście ten ktoś w tramwaju nie mówił tego o mnie, ale wtedy w tym tramwaju pomyślałam, że gdyby przyszło co do czego, to umiałabym zejść. Schodkami w dół? Do zapadni? Nie, teraz nie chcę. Lubię role królowych i szlachetnych dziewic. Oto suknia usiana brylantami, cekinami, tysiącem zagadek światła, pamięta początki mojej kariery. Przypadkiem grałam w filmie Tragedię prostytutki. Owszem, scenariusze były prymitywne, ale ludzie płakali. I o to właśnie chodzi. To wielkie szczęście pracować w teatrze. Grałam mały epizod. Później nosiłam około 800 sukien, 800 fryzur i w każdej było mi dobrze. Słusznie to zaobserwował, choć szydził ze mnie znany artysta, ten Józef Szajna. W sukcesie walnie dopomogła mi pierwsza wojna światowa. Verdun, okopy Paryża, pierwsze samoloty, gaz, maski i tym podobne. I potem rewolucja, kryzysy, druga wojna światowa, Götterdämmerung. Ja zostałam idolem. Budzę się przerażona, w pełnym makijażu, na wznak, w lesie czy przy źródle, w koszarach, bursach, na scenie, w atelier. Łzy z gliceryny. Ja mam krokodyla i panterę, bo pracuję w archetypie. Nie czuję się skalana, gram własnym życiem, twarzą. Wcieliłam się w egzotyczną, podniecającą piękność.
Gdybym w latach międzywojennych nie wcieliła się w typ kobiety demonicznej, zimnej, lecz podniecającej, która bezwzględnie realizuje swe plany, przeważnie finansowo-matrymonialnej natury, szczezłabym marnie, jak tyle moich nieszczęśliwych koleżanek, które uwierzyły w ideę mieszczańskiego humanizmu i w kilka innych reklam. Byłam przezorna. Ubrałam kobiety w spodnie. Nago zwalczałam tyranię mody, niepodległa furią czasów. Ja przymierzałam suknię z jedwabiu, żywej wełny, kretonu, perkalu, z worka, atłasu, rypsu. Raz miałam na sobie tak zwany pasiak. Nosiłam to, w co ludzkość się ubierała. Boże, co ja mówię? I co jeszcze będę mówić? Nie jestem intelektualistką, mam potok. Raczej młynek w głowie i uosabiam typ. Słowa wysypują się jak piasek z klepsydry. Klepsydry słów? A? Trudno, trzeba mówić. Milczenie dusi, pisał Stanisław Ignacy Witkacy w Jedynym wyjściu. Ale najważniejsze mieć coś ludziom do powiedzenia. Ludzkości szarej i cichej, która odziedziczy lub użyźni ziemię. Ludzie jedzą obiad. Ludzie biegną do kina, to samo śnić. Dziś tylu mówców i aktorów kłamie, że lepiej nic nie mówić. Na pewno mówienie kłamstw jest nudne i w rezultacie nikt nikogo już nie słucha, nawet gdy się prawdę mówi. Hej, hej, do was mówię, słyszycie? Słuchają mnie jak aktorki. Ja nie kłamię. Ja tylko ubarwiam prawdę. Mój zawód jest taki. Ja nawet nie mogę mieć pretensji, jeśli odwrócą się plecami. Jestem sztuką, dziełem sztuki. I słusznie, że patrzą na mnie jak na rzecz tylko z głupoty i... Z rozdwojenia się skarżę. W nocy na jawie rozdwojony język poślinił mi twarz. A ilu was jest? 1000? Milion? Ja w pustce jestem bardziej tragiczna, bardziej przejmująca. Bez świadków zmagam się. Wśród blasku żarów w kosmosie słońc, w błyskawic neona. Jego usta spali sukienki moje, spopieli język mój. A w nocy przychodzę do teatru i podnoszę ręce. Podnoszę ręce do parlamentów, gdzie reflektory, jupitery, szczeniaki i pistolety. Scena w nocy jest duża. Podnosi się bowiem do góry w sznurownie, fartuchy i kulisy, żeby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru. Na noc również zdejmuje się z podłogi sceny brezentowe pokrycie. Widać wtedy deski sceny. A podłogi we wszystkich teatrach są podobne. Takie szorstkie, chropowate, podziurawione gwoździami, świderkami, pochlapane farbą. Jak skóra. Jeśli podnieść wieko zapadni, z głębokości podcenia wychodzą ku górze schody, zawsze pokryte warstwą kurzu, bo teatr jest bowiem składnicą prochu i pyłu. Światło leje się z góry żółte, zgniłe. Ach, trzeba za wszelką cenę zatrzymać wiosnę. A kiedyś grałam w filmie z prawdziwymi ruinami miasta. Rozstrzelano mnie ślepymi nabojami pod ścianą. Ogień chwytał się wnętrza domów. Wpadał oknami, buchał z zakamarku, kłębił się, lizał. Ach, buchał, wierzgał, parskał, wył. A domy waliły się.
pękały, szkielety starzały się w sekundach i upadały w gruz. I to jest nie do opisania. To można tylko zrobić. Wtedy byłam jeszcze zahartowana. Niejako widziałam. A teraz boję się wstecz. Wiem już, że nie oddam. Nikt. Śmierć rzeczy robi ogromne wrażenie. Kiedyś broniła mnie nienawiść, a gniew znieczulał. O, w Pompeji widziałam, jak niewolnik chciał uciec, ale wulkan go zatrzymał, lawa połknęła. Ona chodzi cicho, zaskakuje wzrokiem. Powiązałam kości sznurkiem, żeby się nie rozlecieć we śnie. Widziałam nowy kostium cały z bandaży. Dzieci bawiły się w futbol moją głową. Ale skąd to wspomnienie? Z którego życia? Leżę nieruchomo i wpatruję się w dno powieki. Nie mogę spać. Wierzę, w nocy widuję moje suknie, zmieniają się w anioły. No, ja jestem aktorką. I przypominam sobie. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zero. I ktoś mnie rozbiera. Oderwał mi głowę, odkręcił ręce, rozdziera nogi, odsłonił brzuch. Cała ze słomy, z papieru, waty, anielskich włosów i szczurzych łap. Moja matka mnie się wstydzi. Język spieczony, wargi puszyste. Czy to konieczne? Tak aż do kości. Ty jesteś moim dobrym ptakiem. Jesteś miękką klatką z moich piór. Przez ciebie przechodzę. La, la, li, li. Będą panowie do snu tulili. Skrzydła znalazłam w dzieciństwie na strychu albo w wygódce. No, ja już nie pamiętam. Feniks co wieczór na dansingu na parkiecie. Kto się śmieje ze mnie? Nie wolno. O, tu mam suchą dziurę i mnie boli. Całkiem bez krwi dziura się pali. A to ja się palę! Palę! Ja się palę! Kotki dwa szare burze, obydwa to takie naturalne, mieć maleńką, bezradną istotkę koło siebie, w kapelusiku, w okulara, wychować ją, całować, mieć na własność. Przecież prawie każdy ma dziecko. I gdy przychodzi do domu zmęczony, zły, zniechęcony do życia, to na sam widok małych różowych paluszków z jeszcze miękkimi paznokietkami opuszczają go wszelkie troski. Matka do dziecka się uśmiecha, ojciec do matki, cała bliższa i dalsza rodzina uśmiecha się. Nawet
znajomi, bo dziecko do nich wyciąga tłuste rączki i śmieje się usteczkami, w których widać kilka białych ząbków i ośliniony języczek. Ja na przykład nie mogę przejść obojętnie obok wózeczka, nawet gdyby Bobo pomarszczone było jak kartofel na wiosnę, bo ja wiem, co czują matki, ja wiem, co to znaczy nagle zobaczyć kawałek siebie, kawałek własnego ciała żyjący obok, wrzeszczący, głodny. To jest niezwykłe. Po prostu niezrozumiałe. Kobiety na ogół myślą, że tego się nie da przeżyć. Takie są wtedy grube i ciężkie. Nawet różne świństwa wykrzykują przeciwko swym mężom i samcom. Różne i nieprzyzwoite wyrazy, aż uszy więdną. Myślałam, że umrę, ale stało się inaczej. Ono urodziło mnie do nowego, prawdziwego życia, zwierzała mi się moja koleżanka, której wierzę, i była szczęśliwa. Zabolało mnie bardziej niż śmiech. Ja sama wracałam do domu, naprzeciwko w oknie. Ja zobaczyłam, jak duże dziecko cycka pierś cudzej matki. Ja chciałam być ćmą. Nagle w pustym mieście wzdłuż torów tramwajowych wyrosły drzewa. Dęby, cisy, jesiony, sosny, srebrne osiki, topole. A dom, w którym się urodziłam, był remizą, do której zjeżdżały nocne tramwaje. I błyskało się niebieskawo. Przyklejona do szyby, nie byłam pewna, czy tam we wnętrzu był ogień, czy dzień. A takie chimeryczne nastroje. A czasem je miewam. No pewnie spawali szyby palnikami acetylenowymi. Coś się zdaje, coś się przypomina, a człowiek i tak być musi kowalem swego losu. Chodź. Darku, wytrzemy ci nos, taki duży chłopczyk, a się boi. Twoja mamusia za chwilę przyjdzie, poszła z ciocią na spacer. Ty spałeś, więc nie powiedziały ci, że wychodzą. No przestań płakać, z całą pewnością nie zostawię cię tu samego. A ja tu jestem, tu w oknie, zrób sobie trochę więcej światła. Na dworze jest silny wiatr, drzewa szumią i ocean. No chodź tu do mnie, no przytul się i chciej spać. Skóry dzieci są lepkie. Pachną jak młode listki kasztanów. Nigdy dawniej tego nie zauważyłam. One się kwaskowato pocą, żeby tylko nie płakał, bo sama zacznę się bać. Ziemia oddycha niespokojnie, gorąco, znów głodna. Otwiera japy grobów, paszcze studni, kołyski rzek. Trzeba spać. Lepiej szybko usnąć, zacisnąć powieki i spać. Jeden baranek na zielonej łączce, drugi baranek na zielonej łączce, trzeci baranek na zielonej łączce. Pani matka wodę niesie. Jest teraz taki malutki, prawie mój. Rano będzie się wstydził i zacznie mnie uwodzić.
Mężczyźni są tacy od urodzenia, naiwne, takie głupie szczeniaki, pieski. Rakarze nie zasypują gruszek w popiele. Czekają, aż się je odkarmi, wychowa, aż zatłuszczą pościel i łaps do asenterunku. Na wspólnych pryczach uczą ich snów o użyźnianiu, a ona czeka niecierpliwie. Ziemia, kilka telefonów, dzwonków, alarm, guzik. No, lepiej nie myśleć, na jaki świat go urodziłam. Dzięki Bogu usnął, spokojnie śpi. Ja jestem tylko aktorką. Troszkę się zagrałam. W pobliżu nie ma żadnego realnego dziecka. I ani mi się śni mieć jakieś realistyczne dziecko. Matki zawsze się łudzą. Nawet Medea sądziła, że będzie lepiej, że będzie inaczej. One tak muszą, ale ja nie muszę. Jestem z premedytacją jałowa. Zawodowo. Jak sowa. Jak myszołów. I tak mi jest dobrze. Najlepiej. I naprawdę często śmieję się sama z siebie, gdy pomyślę, że chciałabym mieć maleńką, bezradną istotkę koło siebie w kapelusiku, w okularach, wychowywać ją, całować, mieć na własność. Przecież prawie każdy ma dziecko i gdy przychodzi do domu zmęczony, zły, zniechęcony do życia, to na sam widok małych różowych paluszków z jeszcze miękkimi paznokietkami opuszczają go wszelkie troski. Matka do dziecka się uśmiecha, ojciec do matki, cała bliższa i dalsza rodzina uśmiecha się i nawet znajomi, bo dziecko do nich wyciąga rączki i śmieje się chusteczkami, w których widać kilka białych ząbków i ośliniony języczek. Ja na przykład nie mogę przejść obojętnie. Tak. Gdy nie ma żadnego oparcia. Kapelusz. Zawsze człowiek coś ma, cokolwiek by się stało. Kapelusz. Ja mam siną twarz i gdzieś idę. Muszę przemilczeć coś ważnego. Aha, uczesać włosy. Przygładzić przedziałek w środku siwych włosów. Ale w ciągu kilku dni wór mięsa naprzeciwko w lustrze. Proszę mnie nie oślepiać. Nie świecić mi w twarz. Jeszcze tylko przedziałek. Nic nie wiem. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Kapelusz. Czego się trzymać? Jakiego kłamstwa? Ze strachu jest mi źle. Będę wymiotować. Jest ból. Jest blisko. Wystarczy krzyczeć. To jest ból mojego bólu. Opanować się. Za każdą cenę. Być obok. Oswoić ból, zgasić ból. To ból krzyczy sam, to ja krzyczę za ból. No ja nie zagrałam wielu rzeczy, które przeżyłam. Wielu rzeczy nie przeżyłam, bo po nich nie można grać. Nie można przeżyć wielu rzeczy. Po nich umiera się, a nie gra. Patrzyłam, jak
przebiega rewizja. Rozkopali wszystko. Wysypali z szuflady listy. Czytali je. Znaleźli ten list, który pisałeś w ostatnim dniu starej epoki. Wypiłeś wtedy miętową herbatę. Bolał cię żołądek. Byłeś, kochanie, taki nerwowy. A żołądek to głowa. Ja płakałam, kiedy się to wszystko skończy. Trzeba się zredukować do najprostszych potrzeb. Znieruchomieć. Znieruchomieć chytrze, milczeć. Nawet jeśli wchodzą buciorami w twoje życie, gdy śmieją się z twoich listów. A ja je wszystkie zachowuję, bo kocham twoje drobniutkie, nerwowe pismo. A oni czytali wszystko, nawet to, co było święte. Najgorsza jest bezsilność. Wołać o pomoc? A skąd by pomoc przyszła? Pomoc moja jest od Pana, który stworzył okrąg ziemi. Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga moja. Bęc. No i upadła. Co ja gram? A więc co bądź by uczyniła upadła istota, nie podniesie się nigdy. Nie tak łatwo. O nie. A, kapelusz. Szybko podnieść się, wrócić. Jestem dość silna, aby wstać. Ale nie mogę. Chyba przed chwilą skopali mnie i opluli. O, jak dobrze. Już klęczę. Nie podtrzymuj mnie. Lepiej idź do lekarza i powiedz mu, że chcę żyć. Nie chcę umierać za żadną cenę, nawet zmartwychwstania. Nikogo w pobliżu? Będę się modlić. Przecież nie umiesz już tego. A z kim rozmawiać? Z nim? O. Nie słucha mnie. Słowo wiruje, odbija się w tobie, wewnątrz. To głupota. Modlić się do samej siebie? Repete, pepete, knops. Panie generale, mam się czołgać. Tak bez przygotowania i bez motywacji. Gdzie się czołgać? Praktycznie wiem, kim jest człowiek. Z tym nie ma kłopotu. Nawet ja, wijąca się w prochu sceny istota płci żeńskiej, nazywam się człowiek i staram się tę nazwę nosić z godnością i zdumieniem. Może przeczołgam się, skoro nie potrafiłam przekroczyć progu trudności, no ale usmarowałam ręce. Najtrudniej trzymać się prosto. Czy to ważne, jak się trzyma głowę, panie komisarzu? Wyżej czy niżej? Upadek i płaszczenie się. Trzeba wszystko wyjaśnić. Za kogo tu leży? A z czyjej winy? Trzeba ściślej ująć skomplikowany sposób mego istnienia, mojej, naszej antologii. Ja w imieniu autora, autor w moim imieniu. Czy sztuka w naszym imieniu, czy w swoim własnym? I pod jaką presją? Ja nietykalna! Ja z przyrośniętą maską!
niewiele wykonuję ruchów. Jak mało możliwości. Człowiek w ogóle robi kilka rzeczy naprawdę. Ciągle słyszę, że jacyś politycy plotą o nieograniczonych perspektywach człowieka i ludzkości. Z całą pewnością, panie inspektorze, istota ludzka nie potrafi wznieść się, fruwać. Pełzanie zaś jest wbrew jej naturze. Panie generale, mam w sobie kilka głodnych, zażartych miejsc. Co im przeciwstawić? Ile razy człowiekowi wolno stracić godność? To bardzo ważne pytanie. Kiedy człowiek się popsuł? Panie komisarzu, jeszcze 70 lat temu ludzie bali się rozpadu osobowości, a dziś same strzępy nerwów od tych samolotów i aparatów. Zbierać, zwłaszcza rano. Nigdy nie jestem piękna, chyba w rękach ukochanego. Wtedy też nie jestem piękna, ale prawdziwsza. A poza tym strzępy, flaczki i ludzie w tym nawet sens widzą. Może boję się przestarzałych prawd i donosów pokojówek. Wszystko zwęszą i nie tak należy te problemy stawiać. Sprawy ludzkości na pewno potoczą się inaczej, ale jedno wiem na pewno. Na moim występie kończy się sztuka psychologiczna definitywnie. Jest pożegnaniem i nieszczerym dzień dobry dla teraźniejszości i jej problemów. Witam się z przyszłością, choć w nią nie wierzę. Czekają mnie nowe bajki i nowe mity. To jest przeraźliwe. Żądam adekwatnego kostiumu. Bez alienacji. Proszę podać mi strój robotnicy przyszłości numer 893. Chińskiego kombinezonu nie włożę, jak to uczynił Sartre w Paryżu. To byłaby mistyfikacja. Precyzyjne mechanizmy są moją domeną. Koleżanki, musimy być świadome, co produkujemy. Nie wiecie? Ja odpowiem. Bomby czy lodówki? Nie okłamujmy się! Musimy płynąć na kierunek parowozu dzień. Na taczki i do pieca tego kapusia technokratę. To najwięksi łajdacy. Choć sądzę, że odpowiednio traktowani też na coś mogą przydać się społeczeństwu. Podobnie ma się rzecz z dyktatorami. Wir żądań społecznych odrywa mnie od przeklętego kręgu niezałatwionych problemów psychicznych. Gdy się nie ma mieszkania, to z konieczności jest się rewolucjonistą. Dobrze, dobrze, panie komisarzu, dobrze. Będę się trzymała linii zeznań. Policja najchętniej zapędza nas pałkami do tych swoich but. Jednak my, ludzie, jeszcze ciągle, pomimo wszystko, pomimo wojen, totalitaryzmu, strachu i niewoli przeludnionych miast, wiemy, co to radość. Na przykład, gdy wychodzimy z teatru, z awangardowej sztuki i nagle stajemy w
przed zielonym drzewem. Ostatnim drzewem w naszym mieście. Wtedy, panie komisarzu, ujmujemy się za ręce i mówimy: życie jest piękne. Życie jest piękne. Życie jest piękne. Ja dobrze wiem, że pan ma prawdziwą pałkę gumową z ołowianym prętem w środku, żeby była elastyczna. Jednak pan pozwoli, panie inspektorze, że zapytam pana, czy Hiob, który widział swe wnuki i prawnuki aż do czwartego pokolenia, pamiętał kupę gnoju, na której owrzodzony gnił? Czy Hiob zapamiętał? Czy może Bóg odebrał mu pamięć? Tak, odebrał mu pamięć, jestem tego pewna, ale jak ja mam zapomnieć? I nie rozumieć, i nie buntować się. Nie mam innego wyjścia. Albo pan ciaszysz i marihuanę, albo demonstrować i bić się na barykadach. Obu rzeczy nie lubię. Zaiste, symetria to coś prawdziwie pięknego. Stosują ją w sztuce, jednak symetria w polityce i historii zmąciła mi radość życia. Ja czytałam 18 Brumera, Karola Marksa i nie chcę być pionkiem. Nie zgadzam się na to, by moje życie było tylko krótkim przeciąganiem się przez scenę teatralną, bez znaczenia i bez przedłużenia. Nie dam się zastraszyć. Nie wolno wierzyć, panie inspektorze, mistyfikacją garderobianych. Mam teraz powiedzieć koniec? Zgodzić się na krzywdy i niesprawiedliwość? Masowe upodlenie? I indywidualny strach? Żadne! Mnie można znieczulić i zahipnotyzować, zakleić mi usta gipsem albo plikiem dolarów. Będę wtedy milczeć, ale niech pan generale boi się moich włosów. Niech pan komisarzu boi się moich rzęs. Niech pana inspektorze przerazi moja jedna łza. Od stóp do głowy naelektryzowana jestem politycznie. Nazywam się Maria Rengarten. Mieszkam kilka lat w domu starców w Krakowie, przy ulicy Helclów. Na samym poddaszu wędrowałam z pokoju do pokoju. Zawsze mieszkałam w pokojach pięcioosobowych, ale moje współmieszkanki szybciej umierały albo odwożono je do zakładów specjalnych. Bałam się dnia, w którym zacznę robić pod siebie. Taki dzień jednak przyszedł. Przywieziono mnie na wózku do izolatki. Leżało tam już 6 innych kobiet. Moje łóżko stało koło okna, ale nie miałam sił, aby wyglądać przez okno. Wiem tyle, że w dole na podwórzu były garaże i chlewik dla świń. Siostry hodowały świnki. Zarzynano je na święta. Nic nie jadłam. Jedzenie podawano starcom w blaszanych kubkach. Nie smakowało mi. Czasem jadłam słodycze. Potem przyszło zapominanie. Nie lubię ptasie mleczko. Pamiętam kilka obrazów z dzieciństwa. Wiem, jak się nazywam. Nazywam się Maria Rengarten. Mam również syna, który od dawna
nie piszę listów, ale wiem, że żyję. Zwęty zaoszczędziłam 4000 złotych na moją mogiłę. Zasadzili u wezgłowia drzewko, które już przedtem tam w tym miejscu rosło. Jestem aktorką. Przez wiele lat byłam niepotrzebna. Przeżyłam 2 wojny i te rewolucje. W moich żyłach płynie błękitna krew. O Boże, Boże. Płaczę i śmieję się. Gdy sobie to przypomnę, ja nie wiem skąd tyle uporu, aby żyć. Skąd aż tyle pokory. Maria Rengarten coraz niewyraźniej pyta się o to, jaka jest pogoda. Czy dzieci rodzą się ładne? Czy za oknem pada deszcz? Czy na świecie będzie wojna? I zmęczona zapadam w coraz dłuższe milczenie. Równie dobrze pamiętam przypadkiem podsłuchaną rozmowę. 2 kobiety rozmawiały w stołówce dla literatów. Mogę tę rozmowę dokładnie przytoczyć. Może ona coś wyjaśni. Starsza i młodsza mówiły: nie warto się tym przejmować. A co ja miałam wczoraj na obiad? Klopsiki z kaszą. Zosia wyjechała na wczasy. Żal mi, że na taką pogodę. A po chwili milczenia starsza powiedziała: najlepiej siedzieć w taki czas w muszli koncertowej. Tam jest zawsze ciepło i bezwietrznie. 2 pisarki jeszcze długo ze sobą rozmawiały. Przestałam podsłuchiwać. Istotnie, no wszyscy mówimy głupstwa, ale życie jest takie realistyczne i nieodkrywcze. Na dworze zaczął padać śnieg, kobiety wstały od stołu, ubrały wytarte palta, zapłaciły rachunek i wyszły. Halo? Halo? To ja. Tak, ja. Nie poznajesz mnie? Znowu zaczynam swoje. Wszystko od nowa? Nie. Nie rozleję się. W wannie? Przynajmniej oddychaj, żebym wiedziała, że tam jesteś. Powiedziałeś wbrew naturze? Jeśli narodziny są zranieniem i zgojeniem rany pierwszej, ja codziennie wybieram miłość. Tylko nie wiem, jak się zachować. Ja codziennie chodzę na ulicę. Zwycięża ciekawość. Widzę choroby przechodzących koło mnie. Widzę dzień, w którym umrze przechodzący koło mnie. Boję się każdego przechodzącego koło mnie. Ja prawdziwie potrzebuję ochrony. Alfonsa. W mojej nadwyraz trudnej wędrówce życiowej ja wieczorem ginę w zwartym tłumie. Moje ciało jest bez wartości. Oczywiście można jakąś cenę ustalić. W końcu jestem własnością publiczną. Za drzwi dochodzi jazgot telewizora. Wszystko odpływa. Halo? Halo? Abonent się nie zgłasza? A telefon zaufania? A gorąca linia serc? Serca do serca? Nie, 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 ja nie rezygnuję. Za żadną cenę. To ja. Tak.
Ja. W telewizorze mówią, że Boryna złamał nogę. Ten kolarz doszedł do formy. A Beckett popełnia samobójstwo z premedytacją. Słowa mu umierają, długopis wysycha. Ostatnie łabędzie pióro. Tak, to był przypadek. Na pewno. Na pewno. Pogłaskałam okno. Zimną szybę. Tyle szkła, gwoździ, pokryw. Wiek? Między nami? Szkoda, że już nie słyszysz. W tym liście chciałam napisać, że tak i tak, że nie, że nic. Ale przypomniało mi się lotnisko, restauracja dla pasażerów z wizą tranzytową. Żołnierze nudzili się. Żołnierze gonili się, grali w salonowca, bili się po zadach, rżeli marynarze, lotnicy, piechurzy. A jak wyglądałaby miłość w klatce, w zoo? Ludzie jednak łatwiej się przystosowują. Chciałem się wtedy ukarać. Za głęboko ukryłam radość. Moja matka, ona ratuje ciągle jeszcze. Tak! Nie! No krzyczę głośno, by się uspokoić. Ja teraz nic nie widzę. Ociemniałam w podróży. A ta podróż trwała kilka godzin. W pociągu jakiś starzec mówił, że człowiek niczym nie różni się od zwierząt. Te same narodziny, ta sama śmierć. Pożądanie, odsłanianie sutek, narządów, pycha samców, lubieżność samic, przekrwienie, bezmyślność ruchu życia, mówił wtedy. Oto ja, bardziej podobna do ziemi, leżałam u boku, serce mi biło. Proszę nie przerywać. Jeszcze nie skończyłam rozmowy. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Helmuta Kajzara Gwiazda. Według sztuki pod tym samym tytułem w adaptacji własnej autora. W roli tytułowej wystąpił Tadeusz Łomnicki. Reżyserował Zdzisław Wardeń, realizacja akustyczna Sławomira. To było nagranie z 1976 roku.